Cześć, witamy na naszej prezentacji. Od razu przepraszam za głos, trochę się przeziębiłam. Siebiło się. No, nie do końca, ale mam nadzieję, że damy radę. Będziemy opowiadać o przejściu ze stacku Spring Cloud Netflix na nowszy stack Spring Cloudowy. Ja się nazywam Olga Maciaszek-Sharma, pracuję w zespole Spring Cloud w Piwotalu, głównie nad projektem Spring Cloud Contract, ale też nad projektem Spring Cloud Netflix, Spring Cloud Gateway, Spring Cloud Open Fame. Mój Twitter handle to Olga, podkreślenie Maciaszek. Ja się nazywam Marcin Grzejszczak i też pracuję w Piwotalu dla Spring Clouda. W ogóle, kto kojarzy Piwotala? Okay. Wszyscy w zasadzie. Kto kojarzy Spring Clouda? Tak. A kto używa Spring Clouda? No to już jest bardzo smutne, ale więc dla tych, którzy... A podejmujemy wyzwanie. Tak jest, dla tych, którzy nie wiedzą, jaka jest korelacja między Piwotalem a Springiem, no to Piwotal, to jest firma, która sponsoruje Springa i robi tego Springa. Ja też pracuję właśnie w zespole Spring Clouda, głównie prowadzę te projekty Spring Cloud Contracts, Sluf i Cloud Pipelines. Mój Twitter handle to jest atem... W ogóle to jest mój zły Twitter handle, bo to jest atm Grzejszczak, coś też tu wpisała, no. Ale możecie tego handla znaleźć na Twitter handle. Tak, możecie tego handla znaleźć na moim blogu Tomaczko Linkowa. Dobra. No to przejdźmy. O Jezu, ile osób. To przejdźmy. Zapraszamy, zapraszamy. To przejdźmy już do właściwej części, czyli powiedzmy z 5 lat temu, tak? Nie wiem, no, z 5 lat temu to było. Ludzie odkryli, że jesteśmy młodzi, piękni wszyscy. Tak jest. Dzisiaj już tylko jesteśmy piękni. Więc 5 lat temu ludzie wpadli na to, że można robić systemy rozproszone. To jest bardzo ciekawy etap w historii programowania, bo uznano, że nie umiemy robić monolitów, to teraz będziemy, jakby sprawimy, że nasze życie będzie jeszcze gorsze i będziemy robić beznadziejne mikroserwisy. My akurat z Olgą pracowaliśmy razem w pewnej firmie, której nazwy nie mogę wymienić. I byliśmy w podobnej sytuacji, że mieliśmy monolityczną aplikację, mnóstwo osób, ponad 100 pracujących nad jednym monolitycznym codebase'em. No i mieliśmy mały problem, żeby to wyskalować, tak? Żeby szybciej dostarczać feature'y, żeby lepiej rozwijać tę aplikację. Więc doszliśmy do wniosku, że tak jak wiele osób wówczas, że przejdziemy na mikroserwisy. No ale zaczęliśmy się zastanawiać, z czego moglibyśmy skorzystać, czy oczywiście stworzyć własne narzędzia, zacząć czytać white papery i skumać, jak działają load balancery i tego typu rzeczy, i service discovery. Tego nie chcieliśmy. Tak, tego nie chcieliśmy, więc zaczęliśmy patrzeć, co tam się dzieje w świecie. No i okazało się, że jakiś tam ten Netflix coś tam wymyślił. Tak? No i Netflix wymyślił te narzędzia open source'owe. No i doszliśmy do wniosku, że jesteśmy uratowani, będziemy tego używać i będzie się nam żyło lepiej. Chyba nikt nie chciał tak naprawdę o tym czytać, bo nagle się okazało, że jak Netflix wypuścił te narzędzia, to co nie pojechałeś na konferencję, to każda prezentacja była o tym stacku. W momencie aż chyba lodówkę otworzyć, wiesz, to tak. Nie będzie Netflix. Problem był taki, że większość ludzi o tym mówiła, a nikt tego nie używał w zasadzie. No to tak z reguły bywa. No i zaczęliśmy rozkminiać te narzędzia Netflixowe i okazało się, że to nie jest aż tak proste, jakby się wydawało z tych Hello Worldów, tutoriali i prezentacji z konferencji. Więc to, co chcieliśmy zrobić w ramach naszej organizacji, to ukryć przed użytkownikami to complexity związane z używaniem tych narzędzi. Więc mogliśmy wykorzystać jakieś istniejące abstrakcje wokół tych narzędzi Netflixowych. Jednym z nich był Spring Cloud właśnie. On był w wersji snapshotowej, to nawet milestone'a nie było, więc wpadliśmy na genialny pomysł, że my potrzebujemy się szybciej rozwijać niż Spring Cloud jest w stanie nam dostarczać jakichś relatywnie stabilnych wersji, więc postanowiliśmy stworzyć własne narzędzie, które się nazywało Microinfra Spring i ono ukrywało przed użytkownikami całe to complexity dotyczące różnych jakby narzędzi Netflixowych. Jakie to są w ogóle narzędzia? Bo tutaj widzicie listę, którą chyba zasłaniam lekko, narzędzi, które jakby Netflix dostarczał i które później Spring Cloud też zaczął dostarczać. Ponieważ Spring Cloud się rozwinął na tyle, że w pewnym momencie zdecydowaliśmy, że nie będziemy już rozwijać własnego narzędzia, no bo lepiej zrzucić problem na kogoś innego. Co jest dosyć śmieszne, bo teraz okazuje się, że zrzuciliśmy sami na siebie, tak? No ale no nie zawsze idzie tak, jakbyśmy chcieli. I Spring Cloud dostarczył takie abstrakcje właśnie w tym świecie springowym wokół takich rozwiązań jak Eureka. Ktoś kojarzy Eurekę?
Okay. A serwis Discovery? Kolumn nie znany temat? Dobrze, dosyć dużo osób. Ogólnie dla tych, co nie wiedzą, Eureka jest to system do serwis Discovery, tak, czyli... Tak, to używa Eureki. Albo innego serwis Discovery. Nie, no widzę, że tutaj API-ki i porty zabite na pałę, szanuję. Więc serwis Discovery jest to rozwiązanie takie, że nie ustawiamy na sztywno adresów i portów, bo one się mogą zmieniać w chmurze, tylko odpytujemy usługę zewnętrzną, żeby dała nam listę instancji właśnie adresów i portów, czy to jest Eureka. Archaius, czyli system do pracy z dynamiczną konfiguracją. Ribbon, czyli Client Side Load Balancer. Dla mnie to był szok w ogóle, jak pierwszy raz widziałem Ribbona, że w ogóle można mieć load balancer po stronie klienta. Zuul, czyli proxy i router. Hystrix, kto słyszał o Hystrixie? No to dosyć dużo osób. Czyli ktoś używa? Okay. No to musicie przestać, bo już jest... Ktoś używa innego circuit breakera? No właśnie, będziemy o tym dzisiaj mówić. O tym cała rzecz. Tak jest. Tak. Czyli Hystrix to jest implementacja rozwiązania, które się nazywa Circuit Breaker, czyli chodzi o to, żeby nie wołać usługi, która jest niestabilna, tylko żeby jakby badać stan tej komunikacji i zwrócić jakąś wartość na sztywno w momencie, w którym druga aplikacja nie działa. Hystrix Dashboard, no trzeba jakoś zwizualizować te komendy, ten stan komunikacji. Turbine, jeżeli mamy mnóstwo aplikacji, które wygaszę, czy kran oczywiście, mamy mnóstwo tych aplikacji, które jakby mają te metryki Hystrixowe wystawione, no to chcielibyśmy mieć jeden punkt naszej aplikacji, która w naszym systemie, który zbiorczo nam pokaże stan naszego systemu. Hystrix Stream i Turbine Stream, no to są już typowo Spring Cloudowe rozwiązania, czyli nie chcemy, żeby Turbine, że tak powiem, siorbał dane od aplikacji ze streamów, tylko że chcemy, żeby pobierał te informacje z kolei, tak? Czyli nie musimy mieć tego couplingu między aplikacjami, tylko Turbine jako aplikacja będzie pobierać dane z kolejki. No dobrze, i ponieważ zaczęliśmy używać tego Netflixa, no przecież Netflix no to jest wspaniała firma, która zawsze będzie rozwijać te narzędzia, no to nikt nie wpadł na pomysł, że może tak nie być. Tak, przypadkiem jeszcze nie zaczęliście, to nie zaczynajcie. Tak, więc jest pewne, nie nazywajmy tego problemem, pewne wyzwanie, że w 2016 Netflix powiedział, że przestaje rozwijać Ribbona. Gdzie określenie rozwijać, to jest to tak zwany eufemizm, ponieważ oni już uznali, że nic z nim nie będą robić, nawet nie będą fiksować bugów. No trudno, bywa. Hystrix Dashboard. Powiedzmy, zbudowaliście jakieś rozwiązania wokół dashboarda. W pewnym momencie Netflix powiedział, że oni już tego, im to nie pasuje, sugerują przejście do takiego systemu, który się nazywa Atlas. Zuul pierwszy, używacie Zuula pierwszego, napisaliście dużo softu wokół tego. Nagle pojawia się Zuul drugi i nie ma prostej ścieżki migracyjnej. Jest strasznie niekompatybilny. Archaius 1, Archaius 2 to samo. No i Hystrix 2018, wspaniała informacja. Netflix uznał, że już im się nie chce. Jest to zresztą połączone z faktem, że cały Netflix zdecydował, że przychodzi w pełni na Spring Boota. No i stara się zrzucić odpowiedzialność na nas, tak? Żebyśmy my to supportowali, a nie oni. Więc... Tak, no i Spring Cloud też musi dostosować do tej rzeczywistości, ponieważ do tej pory orkiestrował to, co dawał Netflix, a teraz... Musimy sami zacząć to dostarczać. Tak, no w momencie, w którym mamy orkiestrować coś, co już ma nie żyć, to trochę słabo. Więc w przypadku Release Traina Greenwich Release Candidate 1, no powiedzieliśmy, że no, jest pewien problem, który trzeba rozwiązać w postaci tego, że projekt Spring Cloud Netflix przechodzi w tak zwany maintenance mode. Tylko jest pewna różnica zasadnicza między tym, jak my podchodzimy do maintenance mode, a jak podchodzi Netflix. I teraz jak zobaczycie na tym slajdzie, to widzicie, że mamy szary kolor i zielony. Zielony to są projekty, które cały czas utrzymujemy i które nie są w maintenance mode, a szare, które są w tym maintenance mode. Ponieważ Eureka akurat przez Netflixa nie została jeszcze przerzucona w maintenance mode, dlatego u nas też nie. Tak, no to tak w wielkim skrócie. I co to w ogóle oznacza ten maintenance mode? Ano, oznacza on tyle, że nie dostarczamy nowych feature'ów. To jest nasz maintenance mode, tak, odróżnie znaczy, od tak. Netflixowego. Czyli tutaj akurat z Netflixem się zgadzamy, nie dostarczamy feature'ów za bardzo, ale jeżeli są jakieś blokery albo security issues, to tak je zafiksujemy. Tak samo jeżeli community z nami pogada i dojdziemy wspólnie do wniosku, że coś tam można doskrobać do tego kodu, to jesteśmy w stanie zreviewować te pull requesty, zmerge'ować, wypuścić wersję. To jest zasadnicza różnica między nami a Netflixem.
No i teraz pokażemy Wam taki stack, oczywiście zbudowany wokół usługi finansowej, jak na każdym porządnym demo. Tak, jak na każdym porządnym demo przystało, musi być serwis do weryfikacji karty klienta. Tak, albo coś z piwem związanego. Albo. Więc w naszym przypadku jesteśmy poważną konferencją, więc mamy usługę finansową, czyli będziemy mieli tutaj jakiś user service, który wysyła requesta do kart serwisu z rejestracją aplikacji o kartę. Komunikacja nie jest jakby inaczej. IP-ka i port uzyskujemy od Eureki. I następnie card service poprzez proxy, który w naszym przypadku jest Zulem, odwołuje się do usługi user service, żeby utworzyć nowego użytkownika, a także do fraud verifiera, żeby zweryfikować, czy nasz użytkownik nie jest fraudem. Co my mamy tutaj w tym stacku? Będziemy używać Ribbona, Hystrixa, Hystrix Dashboard. Naszym proxy jest właśnie Zuul. Pokażemy Wam Turbina. Mamy też wspaniale brzmiącą usługę, która się nazywa Ignored Service, ponieważ kompletnie nie mieliśmy pojęcia, jak ją nazwać, a chcemy pokazać, w jaki sposób w Zuulu można ignorować serwisy. Więc to jest ten Ignored Service. I mamy serwis Discovery w postaci Eureki. No więc najpierw pokażemy ten stary stack, a potem tak przekażemy, jak przejść na nowy i co może być różnicą albo problemem. Dobra, to teraz jedziemy z kodem. Mam nadzieję, że wszystko widać. Nie no, słuchaj, no ja nie będę kodował. Przecież ja tutaj jestem teraz jak Enterprise Architect. Dobra, czyli pozamykamy to wszystko. Jak tego nie możecie widzieć za bardzo, bo za małe. Zaczynamy od user serwisu. Co my tu mamy? Mamy sobie jakiś user application. Jak to bywa w życiu, trzeba trochę poadnotować, czyli włączamy sobie Hystrixa i Hystrix Dashboard, bo możemy. I definiujemy sobie jakiegoś tam REST template'a. I teraz mamy jakiś prosty kontroler. Chcemy zarejestrować użytkownika, czyli z kontroleru delegujemy pracę do User Registration Service'u, czyli jakiegoś serwisu aplikacyjnego. Bawimy się tutaj DTOS-ami, jakieś tworzymy usera, weryfikujemy, żadne rocket science. I mamy tutaj Verification Service Client i tu się zaczyna trochę fajniejsza zabawa, bo po pierwsze adnotujemy sobie nasze wywołanie, naszą metodę za pomocą adnotacji Hystrix Command, czyli mówimy, że jeżeli ktoś wywoła tę metodę, to ma być opakowana w komendę Hystrixową, czyli w Circuit Breakera. I wykorzystujemy też taką fajną abstrakcję Discovery Client, czyli mówimy: panie Discovery, dawaj pan instancję usługi, która się nazywa proxy, tak? Czyli idź pan do Eureki, dawaj IP-ki i porty i w momencie, w którym nie ma żadnego, no to się wywal, a jakby co, to robimy takie wspaniałe podejście, że bierzemy pierwsze z brzegu, tak? Find any. Czyli mamy te instancje i z Eureki dostajemy IP-ki port i wysyłamy request do Zuula. Wysyłamy do Zuula z pierwszą częścią URL-a, która się nazywa Fraud Verifier, czyli o tym będę mówił za chwilę, ale proxy zredirektuje wywołanie do usługi o Service ID Fraud Verifier. No i wykonujemy sobie ten request i ogólnie jest fantastycznie. A na dole mamy fallback. Dziękuję bardzo. Mamy tutaj fallback method, czyli user rejected, czyli w momencie, w którym usługa tego proxy albo jakikolwiek wyjątek został rzucony, to zostanie wywołana metoda fallbacku w momencie, w którym circuit jest zamknięty, czyli na tak zwaną przysłowiową pałę będziemy mówić, że użytkownik został negatywnie zweryfikowany. Czy to jest nasz user service? Teraz spójrzmy sobie w tego Zuula. Zuul proxy. Jedyna różnica to jest, że mamy enable Zuul proxy. W jaki sposób definiujemy teraz te routy? W propertiesie, czyli mówimy, i to jest bardzo ważne, w Zuulu wszystkie kole są tak naprawdę dozwolone. Czyli wszystko jest whitelistowane, trzeba tak naprawdę explicitly blacklistować. Czy to po polsku w ogóle można tak powiedzieć? Explicitly blacklistować? Explicit, co za masakra. Tak wiesz, z francuskiego? Z łaciny. Z łaciny. Nie, tak. Podwórkowej. Dobra, tu mamy ignored service, czyli mówimy, że nie chcemy wysyłać... Jeżeli ktoś wyśle requesta do aplikacji o service ID ignored, no to nie może być zrutowane, ale można zrobić taką mini whitelist, czyli niby nie można, ale można, ale tylko na ten endpoint. Tak?
Więc w Zulu jest to tak, dosyć problematyczne. Tak, tylko trzeba właśnie pamiętać, że jak wyślemy na jakiekolwiek inne ID, typu tam user service albo fraud verifier, którego nie mamy w tych propertiesach w ogóle, to po prostu tam wejdzie, co jest wygodne, ale nie zawsze jest bezpieczne. Kto by się przejmował security? Dobra, co my tu dalej mamy? Mamy card service application, to jest ta trzecia usługa. I tu spójrzmy sobie może verification service client. Jest to pewna aplikacja, pewien serwis aplikacyjny, który używa REST template'a, takiego, który jest load balance, zaraz do tego przejdziemy, i wysyła request pod adres o hoście fraud verifier. Co oznacza, że przez to, że wykorzystujemy Ribbona pod spodem, fraud verifier zostanie zastąpiony konkretnym IP-kiem i portem usługi, która zarejestrowała się w Eurece pod nazwą Fraud Verifier. Czyli tu nie wyciągamy bezpośrednio tego proxy, tylko strzelamy load balancerem. Tak jest. I tu mamy definicję, jakby konfigurację dwóch REST template'ów. Celowo wrzuciliśmy to do kodu, ponieważ jednym z częstszych pytań na Stack Overflow, które musieliśmy odpowiadać, to jest, w jaki sposób można mieć dwa REST template'y, z czego jeden jest load balanced. Jeżeli chcieliście zadać to pytanie, to możecie sobie strzelić fotę, bo właśnie możemy użyć qualifiera i wtedy można mieć dwa REST template'y, z czego jeden jest load balanced, a drugi nie. I z ważnych rzeczy mamy tutaj Ribbon Client, czyli jakby bezpośrednio mówimy, że chcemy użyć Ribbona i będziemy mieli do niego dodatkową konfigurację, w której definiujemy, że mamy customową regułę, jeżeli chodzi o round robin. W tym przypadku round robin można byłoby użyć innej reguły load balancingu. Pokażę jeszcze Wam jedną rzecz. To jest chyba tu. To jest nasza Eureka. Odświeżmy, zakładając, że coś działa. Działa. Czyli są usługi zarejestrowane w Eurece. No wszystkie są w stanie dosyć dobrym. To jest nasz turbine, jeszcze odświeżę, czyli to jest agregat jakby metryk Hystrixowych. Widzieliście tam, że mieliśmy add Hystrix command verify new user, to jest właśnie ta komenda tutaj. I mamy Zula, ponieważ Zul jest od razu zintegrowany z Hystrixem, czyli z niego też możemy zbierać informacje. I teraz postrzelamy sobie trochę requestów. Bieda edition, muszę tak poklikać trochę. I mamy teraz, coś się zmieniło na tym naszym wykresie. Widać, że jakieś komendy są się odpaliły. Circuit jest zamknięty, więc wszystko jest w porządku. No i tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o nasz ten stary stack. Wróćmy do naszej fenomenalnej prezentacji. I chyba czas najwyższy zrobić jakąś zmiany. Tak, a dla tutaj większości obecnych osób, które jeszcze nie używały Netflixa, to jest dobry moment, żeby od razu zacząć od nowego. Dobrze, więc będziemy pokazywać, co zmieniamy. Mamy tutaj nową wersję tej aplikacji. Na samym początku wywalimy to wszystko. Właśnie to chcę zrobić. Nie będziemy tego po kolei uwalać. Niech one się tam uwalą, zaraz włączymy nowe. Więc na początku zaczniemy od load balancera. To jest ta nasza nowa aplikacja. Ona ogólnie zachowaliśmy ją, żeby była jak najbardziej podobna. Zmieniamy tylko to, co się zmieniało w przejściu na nowy stack. Jeżeli chodzi o load balancera, to ta zmiana jest najmniejsza. Czyli tam mieliśmy Ribbon Client, a tu mamy load balancer client. Nadal używamy load balance, nadal przekazujemy customową konfigurację. Ponieważ pod spodem używamy tu Ribbona, to będziemy przekazywać rule ribbonowe. Tylko tutaj zamieniłaś REST template'a w web klienta, tak? Ale to dokładnie, nie ma znaczenia. Dokładnie, to też nie ma znaczenia. Po prostu to o tym zaraz, natomiast nie ma to znaczenia. Co jest istotne tutaj, to, że chcielibyśmy zaproponować już w tym momencie Wam, żeby przechodzić na nasze abstrakcje. Czyli jeżeli ktoś używa bezpośrednio na przykład notacji Ribbon Client czy innych elementów bezpośrednio związanych konkretnie z Ribbonem, to lepiej przejść na naszą abstrakcję. Pod spodem w tym momencie i tak najprawdopodobniej będziecie używali tego Ribbona, ponieważ nie ma jeszcze gotowej implementacji. Natomiast my będziemy nad nią pracować, na pewno coś tu będzie proponowane, albo nasze, albo jakieś inne możliwości. I chodzi o to, że przechodzisz przynajmniej w kodzie na abstrakcję, żeby potem łatwiej zrobić to przejście. I tutaj, tak jak mamy Load Balancer Client, tak samo mamy adnotację Load Balancer Client, tak jak była wcześniej Ribbon Client, czyli możemy dodawać wiele tych konfiguracji naraz i tu się najmniej zmieniło. Wstawy nam nasze apki. Dobra. Co dalej?
Tak jak mówiłam, to będzie jeszcze praca do wykonania z naszej strony, tak samo część projektów innych Spring Cloudowych na przykład korzysta z Ribbona i ma go w zależnościach. Natomiast to jest praca do wykonania z naszej strony. Wy tak naprawdę jak przejdziecie na abstrakcję, to już możecie być zadowoleni, że nadążacie nad tą zmianą stacku. To, co się tutaj o wiele bardziej zmieniło, to router. Ponieważ mieliśmy Zuula. Dobrze. I teraz mamy gateway. Co? Już służy. Dziękuję. Więc tak naprawdę, żeby nam ten gateway działał, to jest to bardzo proste. Wystarczy, że dodamy sobie starter. I co jest istotne? Więc Zuul był serwletowy, niereaktywny, a gateway jest reaktywny. Jest zbudowany na zupełnie nowym stacku, używa Netiego, używa reaktora pod spodem i jest przez to o wiele bardziej wydajny. Teraz co jest istotne? O ile w Zuulu, to pewnie też nigdy nie był dobry pomysł, ale mogliśmy sobie dodać ten Zuul starter do jakiejś tam serwletowej aplikacji. Coś tam nam działało. O tyle tutaj trzeba pamiętać, że jeżeli mamy startery reaktywne i startery serwletowe, to one nie będą razem działać. Czyli nie próbujmy tego dodawać gdziekolwiek, zróbmy sobie oddzielny serwis tylko na tego gatewaya i wtedy już nasze aplikacje, nawet jak są serwletowe, mogą do tego strzelać, nie ma żadnego problemu. I teraz możemy to konfigurować. No i o ile w tym Zuulu coś tam się dało ustawić, jakieś... Tutaj jest cała lista service ID, puffy, jakieś tam retrye, jakieś sensitive headers, czyli nagłówki, które nie powinny być z defaulta przekazywane. To jest kilka rzeczy, które tam można ustawić dla tych root. O tyle w gateway można ustawić praktycznie wszystko. To jest w ogóle elastyczne 500 razy bardziej. Więc możemy sobie definiować routy, czyli trasy. Dla każdej z tych tras będziemy dawać ID, będziemy dawać jakieś URI, pod które możemy strzelać i tu moglibyśmy mieć normalne URI albo jakiegoś IP-ka, ale mamy LB dwukropek. To znaczy, że wszystko, co w taki sposób oznaczymy tutaj i potem service ID, będzie już pod spodem korzystało z load balancera i będzie od razu przekierowywane. Czyli znowu, jak w Eurece mamy ten nasz serwis fraud verifier i tu damy LB fraud verifier, to cokolwiek trafi na ścieżkę fraud verifier i cokolwiek dalej będzie tam trafiać. I możemy sobie tutaj, i tak, i tutaj mamy dwa takie nowe koncepty, czyli mamy predykaty, czyli wszystkie warunki, po jakich będziemy matchować ten request i możemy ich dodawać więcej, zaraz jeszcze pokażę więcej możliwości. I dalej mamy filtry. Filtry pozwalają nam w dowolny w sumie sposób modyfikować ten request, który do nas trafia oraz response. I jak to możemy robić? No więc możemy to robić oczywiście dalej w tym YAML-u, ale jak nie lubimy YAML-i i nie chcemy YAML w naszym życiu, to możemy mieć chyba konfigurację debugową. No chyba, że... tak. No ludzie chyba dzielą na tych, co kochają YAML i na tych, co niekoniecznie, więc tak. Ja niekoniecznie. Więc można sobie to konfigurować tak. Czyli mamy prostą konfigurację, no każdy widział, każdy zna, gdzie tworzymy bina i tworzymy bina typu route locator, przekazujemy mu route locator builder. I potem na tym builderze możemy wywołać metodę routes i po kolei route, ile tam chcemy tych naszych tras. I tutaj przekazujemy nasze predykaty na początek, czyli tutaj na przykład będę chciała ścieżkę, ale możemy sobie na przykład dodawać end i łączyć te predykaty dowolnie, czyli będę chciała na przykład, żeby tylko i wyłącznie to, co idzie z metodą post, trafiało nam w tą trasę i było rozwiązywane. I tutaj tego jest straszna ilość. Na przykład możemy chcieć, żeby coś się w danym czasie, czyli tylko jak requesty przyjdą między jednym daytime'em a drugim, z danych hostów, po jakimś czasie. Tego jest naprawdę dużo, możemy sobie tutaj to dodawać. Natomiast jeszcze więcej jest filtrów. Czyli tutaj definiujemy znowu te same filtry, co były w YAML-u. Tutaj na przykład mamy strip prefix, ponieważ jak już to mi wpadnie, rozwiąże się i wpadnie do user serwisu, to ja nie chcę, żeby to dalej było slash user service, no bo ten user service w środku już tego nie ma. Więc chcę i mogę określić, ile chcę sobie odciąć tych prefiksów. Natomiast no, tego można dowolnie mnożyć. Filtrów w tym momencie sprawdzałam w dokumentacji, mamy ponad 20. W ogóle bardzo zachęcamy do czytania dokumentacji. Jest ponad 20. I można robić z tym absolutnie wszystko. Trochę przykładów. Można na przykład zmieniać status. Można dodawać headery do requestów. Można dodawać parametry. Można zmieniać headery w przychodzącej odpowiedzi. Można sobie zapiąć na przykład circuit breakera.
Możemy nawet zmieniać request body i możemy zmieniać response body. Tak naprawdę z tego Zuula, który był jakimś tam prostym routerem, przeszliśmy do narzędzia, które pozwala nam bardzo elastycznie z poziomu programisty sterować całym naszym ruchem między serwisami. I co więcej, to jest nadal bardzo intensywnie rozwijane narzędzie, więc nam się wydaje, że można zrobić prawie wszystko, ale jeżeli jest coś, co potrzebujecie zrobić i absolutnie nie da się z tymi filtrami, to prawdopodobnie, jeżeli reszta community, duża część uzna, że to jest zasadne, taka opcja zostanie dodana. To, o czym trzeba pamiętać, to w odróżnieniu do Zuula, gdzie to wszystko było dodawane implicite i wszystko nam od razu działało, tutaj w gatewayu trzeba zawsze dodać trasy. Znaczy, jak jakiejś trasy nie ma, to ona się sama nie rozwiąże po service ID i te strzały nie pójdą. Czyli tutaj po prostu dodajemy tylko ten ignored allowed i tylko allowed nam będzie działał, ponieważ nie mamy tutaj dwóch kropek, nigdzie nie będzie się rozwiązywać samo. To jest trochę może mniej wygodne, ale to jest o wiele bardziej bezpieczne. Po prostu nie będzie jakichś takich przypadkowych, otwartych endpointów, których byśmy nie chcieli udostępniać. Więc to trzeba pamiętać. Z drugiej strony to, o czym trzeba pamiętać, to że jak już my pozwolimy, żeby jakiś request nam przeszedł przez tego gatewaya, to wszystkie headery będą od razu przesyłane dalej. Czyli to jest nasza kwestia, jak nie chcemy jakichś na przykład security headerów przekazywać dalej, musimy sobie to tutaj skonfigurować, ponieważ nie ma jakichś tam z defaulta ustawianych nieprzekazywanych headerów. No i dobrze. Tyle o gatewayu. To w ogóle jest chyba najciekawsze, co w tym momencie mamy w tym nowym stacku. Natomiast no są też... Poza screen contract oczywiście. Oczywiście tutaj mówię o tym stacku Netflix i tak dalej. Natomiast jest też nowa nowość specjalnie na tą prezentację. W Polsce z całą pewnością jest to pokazywane po raz pierwszy. Dopiero powstało. Tak więc mamy Spring Cloud Circuit Breaker. Gdyż tak jak mówiliśmy, Netflix odchodzi od Hystrixa i chcemy powoli z tego się wycofywać. I substytut, jaki jest proponowany, to jest w tym momencie Resilience 4J. No ale znowu, jako użytkownicy Spring Boota, Springa, nasi użytkownicy często nie chcą sami sobie dodawać, tam konfigurować tego Resilience 4J, no bo po co, bo to my powinniśmy dostarczyć, to jest nasze zadanie. Więc postanowiliśmy odpowiedzieć na tą potrzebę i stworzyliśmy własną abstrakcję Spring Cloud Circuit Breaker. W tym momencie ona wspiera już po pierwsze Hystrixa, bo jeszcze dużo osób z niego korzysta i jeszcze nie jest deprecated, a po drugie już Resilience 4J. W tym momencie. I teraz pokażemy, jak to działa. Czy jesteście podekscytowani, że pierwszy raz ktoś to widzi w Polsce? I to w Polsce. Tak. No nie wszyscy naraz, naprawdę. Ekscytacja programista. Dobre. Dobrze. Jak to działa? No to działa super prosto. Gdyż po tym, jak dodamy sobie starter, a jeszcze ważne w tym starterze, jak zobaczycie w tym starterze, znaczy w samym starterze to może nie, ale w komentarzu, który wam dodałam, to jest na razie projekt z inkubatora. Czyli to jest świeżynka, to jest nowiutkie, to jeszcze musi się trochę wyleżeć, wygrzać. Tak. No jeżeli jesteście YOLO-driven, tak, no to spokojnie tak, tego snapshota i na produkcji. Tak, polecamy wtedy, ale jeżeli nie, to jeszcze nie. Więc tak, jak tego używać? No, mega prosto. Po prostu wystarczy sobie zainjektować, to się mówi jakoś po polsku, nie? Zainjektować. Strzyknąć. Tak, dokładnie. Bina Circuit Breaker Factory. I teraz, jak mamy nasze wywołanie, które wcześniej mieliśmy tutaj jakąś tam adnotację, Hystrix Command, tak, teraz po prostu tutaj robimy Circuit Breaker Factory, create, dajemy sobie jakieś ID dla tej wymiany, które chcemy mieć. I tutaj wrzucamy wywołanie faktyczne, które chcemy wykonać. I tu może być zarówno REST template, jak i web client. To nie robi różnicy, będzie działać z obu mastakami. I później przekazujemy lambdę, co ma się stać w przypadku, gdy wyskoczy jakiś wyjątek. I przekazujemy tą metodę. Chciałam jeszcze zrobić jakiś test, zobaczyć, czy coś działa. Działa. No i teraz, żeby tutaj nie być gołosłownym. Ja to zmienię, żeby to się odbyło może w debugu i wtedy pokażemy, że to działa. W międzyczasie... Okej. Okay. W międzyczasie opowiem wam o tym, jak to konfigurować. Tak więc, znowu konfiguracja tego jest prościutka. Wystarczy w dowolnej klasie add configuration albo tutaj Spring Boot Application, która już nam to w sobie zawiera.
Wystarczy, że dodamy bina customizer od Circuit Breaker Factory, odpowiedniego typu. Tutaj mamy Resilience 4J, więc właśnie taki. I możemy dać konfigurację. W tym momencie możemy zmienić time limiter config, czyli tutaj ustawiliśmy sobie jakiś tam customowy czas, 2 sekundy, ile chcemy czekać na te odpowiedzi, oraz Circuit Breaker config. I teraz tak, tutaj mamy defaults, ale to jest builder. Czyli w bardzo prosty sposób można sobie ustawić to wszystko, co w tym momencie mamy do ustawienia w danym Circuit Breakerze. Ok, tu nam się weszło nam to w debug, więc ustawmy sobie, chyba tam są jakieś breakpointy. I teraz jak wykonamy strzał. Nie. No dobra. Nie, wcześniej nie działało. Wcześniej działało. Dodać breakpointa tutaj. Tak. Verifiera to chyba. Dobra. Nie, no user service tutaj powinien też wrzucić na debug. Tak, obydwa powinnam wrzucić debug, żeby to zobaczyć. Dobra. Co może to pokażemy za chwilę. Okej. Okay. Zawsze można zrzucić winę na snapshoty. Zawsze. I tak. Na pewno coś zmienili w międzyczasie. Jestem przekonana. Tylko ci oni to my tak naprawdę. Bo to jest ten problem. No. Kto by się tam przejmował. O, i proszę bardzo, wpadło nam, ponieważ daliśmy breakpointy jakieś w tym tutaj fraud verifierze, czyli nic nam nie wchodzi, nic nam nie przychodzi dalej, więc on poczekał te swoje 2 sekundy i wpadło w fallback. I to by było na tyle. Ja tutaj zamutuję te wszystkie breakpointy, żeby potem już nie przeszkadzać w dalszej części prezentacji. Ok, mamy rejected, zadziałało, znowu działa. Jest ok, dobra. Teraz, kolejna rzecz, o której warto tu powiedzieć, powie nam o niej Marcin. No wcześniej mieliśmy tego turbina i metryki były właśnie agregowane w taki sposób, ale musieliśmy mieć dodatkową aplikację, żeby w jakiś sposób widzieć cały ten stan metryk w naszym systemie. Chcieliśmy sobie polepszyć życie, więc stworzyliśmy tego turbine streama, który wykorzystywał Spring Cloud streama, żeby te metryki z kolejek brać. Ale to jakby no w związku z tym, że to wszystko zostało poszło w maintenance mode, plus fakt, że trzeba było dodatkową aplikację utrzymywać przy życiu, czyli tego turbina, żeby te metryki wizualizować. No to było trochę smutne, że mieliśmy tam tylko z jednej w sumie rzeczy metryki i całą resztę naszych metryk mieliśmy gdzie indziej. No dokładnie, więc chcieliśmy tak naprawdę, jak to poważni programiści robią, zrzucić problem na kogoś innego. Więc dlatego powstała biblioteka Micrometer, która... Kto słyszał o tej bibliotece? Micrometer? Okej. Okay. To ona od buta drugiego, to jest jakby defaultowe narzędzie do... które jest fasadą na pobieranie metryk. Idea jest taka, że używacie sobie tego Micrometera i mamy oddzielony sposób pobierania metryk od ich wysyłania do jakiegoś tam systemu monitorowania, na przykład do... Prometeusza. Ja wam teraz pokażę, w jaki prosty sposób można użyć tego Micrometera, żeby te metryki sobie zebrać. To było chyba gdzieś tu. Więc tu mamy spoko. Tu mamy Meter Registry. Gdzieś on tam jest w kazamatach twojego ekranu. O, tu Meter Registry. Możecie sobie zainjektować z Micrometera. I chcemy utworzyć sobie, powiedzmy, jakiś timer, tak? Czyli chcemy zbadać, ile czasu zajmuje wywołanie danej metody, czy tam danego kawałka kodu. Więc w konstruktorze sobie tworzymy taki timer i go nazywamy verify new user. I następnie tutaj w tej metodzie verify new user odpalamy na tym timerze metodę record, do której przekazujemy jakąś tam lambdę, żeby opakować wywołanie tej metody w metryki. Tak się całkowicie przez przypadek składa, że mamy odpalonego Prometeusza. Przypadkiem. Całkowicie przez przypadek. Ja przecież zawsze go mam odpalonego. I ważna rzecz, bo tak jak mówiliśmy, ja mówiłem, Micrometer daje ten decoupling pobierania metryk od ich wysyłki, więc w momencie, w którym dodamy na ClassPath Micrometer Registry Prometheus, to dodawane są wszystkie endpointy, czy cała konfiguracja, cały setup do tego, żeby z tym Prometeuszem się jakoś tam komunikować. W tym przypadku jest to endpoint / actuator / Prometeus. I potem zasetapowaliśmy tego Prometeusza w taki sposób, żeby tam po tych apkach sobie łaził i te metryki zbierał.
No i wygląda to właśnie w taki piękny sposób, że ten nasz verify new user, bo Olga tutaj nastrzelała tych requestów, no mamy jakieś metryki, widzimy, jak to zajmowało, a fajna rzecz jest też taka, że w, na przykład w gatewayu te metryki są wbudowane i możemy widzieć wielowymiarowe metryki, w którym widzimy, że na przykład część tych requestów miało server error, część było successful dla danej ruty, a część successful dla innej ruty. Więc de facto minimum pracy jest niezbędne, żeby te metryki zbierać i co najważniejsze, tak jak Olga mówiła, wszystkie metryki są w jednym miejscu. Tak? Nie mamy tak, że mamy turbina w jednym, metryki biznesowe w drugim miejscu i tak dalej. Nie, to wszystko jest zebrane razem i na tym tutaj widzicie akurat grafanę, to w grafanie też można zrobić alerty, czy tam w samym Prometeuszu też można zrobić alerty i reagować na nie odpowiednio, jak coś się tam dzieje. Okej. Kolejna rzecz, jaka tam się pojawiła, to był Spring Cloud Netflix Archaius. I teraz mamy takie poczucie, że to nigdy nie była bardzo popularna biblioteka, raczej była wykorzystywana bezpośrednio przez inne projekty Spring Cloud Netflix jako zależność, więc nie będziemy tutaj o tym szczegółowo mówić. Natomiast jeżeli ktoś tego jeszcze używa, to proponujemy przejście na Spring Cloud Config Server. To też już jest rozwiązanie, które jest od wielu lat dostępne, nie wiem, od wielu, no myślę, że od 3 co najmniej. I jest pełno prezentacji na ten temat, więc jeżeli ktoś ma Archaiusa, proponujemy, żeby przechodzić na config server, ponieważ to rozwiązanie jest już znane i od wielu lat funkcjonuje, nie będziemy go tutaj pokazywać szczegółowo. No i tak, udało nam się uzyskać nowy stack, czyli oczywiście mamy te same apki, ale mamy nowy gateway. Mamy circuit breakera nowego, używamy micrometera do metryk, używamy resilience for J zamiast Hystrixa, używamy Prometeusa, mamy dalej ten ignored service, który działa, tylko jego setup jest trochę inny i zostawiliśmy sobie Eurekę, ponieważ ona jeszcze nie wpadła w maintenance mode. Oczywiście moglibyśmy, chociaż zresztą moglibyśmy też wcześniej w tym starym stacku mieć dowolne inne service discovery. Jeżeli by nawet, to działało. Jeżeli by nawet wpadło, to wystarczy po prostu zmienić jara z Eureki na np. konsula czy zookeepera i nie trzeba zmieniać w ogóle. Starty trzeba zmienić i tyle, nic więcej. Jeżeli używacie tych abstrakcji add service discovery, tak, a nie jakiegoś tam kodu typowo z Eureki. Teraz kto powinien się przepiąć? No na pewno tutaj duża część, która chciałaby zacząć operować w tym mikroserwisach i tych rozwiązaniach i nie ma nic, oczywiście nie zaczynajcie ze starym stackiem, tylko dlatego, że jest dużo prezentacji i łatwo znaleźć informacje. Zacznijcie od nowego. Kto jeszcze? Podczas tego ogłoszenia, że przypinamy się na nowe i nie będziemy tego wspierać i zaczynamy maintenance mode, podczas release kandydata pierwszego, tam ogłosiliśmy, że maintenance mode będzie trwał przez co najmniej rok od release'u release traina Greenwich. To nastąpiło w styczniu, czyli przez co najmniej rok nie zdeprekujemy tego. Więc jeżeli macie aplikację, którą chcecie ubić w ciągu roku, nie ma sensu tego zmieniać. Natomiast jeżeli macie aplikację, która będzie działać dłużej, to warto naprawdę już zacząć przechodzić na te nowe rzeczy, ponieważ jak ten rok minie, my oczywiście musimy się jeszcze trochę do tego przygotować, ale jest możliwe, że na przykład release train Hoxton to już będzie uznane za deprecated i nie będzie tam wsparcia, nie będzie nawet security fixes. Dlatego warto o tym pomyśleć. Possible issues. Tak jak mówiłam, część rzeczy jeszcze jest na przykład w inkubatorze. Jeżeli jeszcze chodzi o te projekty, czyli tego circuit breakera, to on jest w tym inkubatorze, więc no, produkcyjnie go nie polecamy, ale bardzo byśmy chcieli zachęcić, żebyście jak macie jakieś demo dla klientów, znaczy może nie dla kolegów, jakieś testowe projekty, jakieś tule, które wrzucają dane, no cokolwiek, gdzie myślicie, że możecie sobie potestować, spróbujcie tego użyć, dlatego że ponieważ to jest w tym inkubatorze, to jest jeszcze bardzo elastyczne, to jeszcze nie miało wydania 1.0 i w tym momencie, jeżeli będziemy mieli zgłoszenie... Nie miało wydania 0.0.1. No, tak, no, nie będzie, jeżeli będziemy na sprzątę, dokładnie. Więc jeżeli będziemy mieć requesty od community, że na przykład coś trzeba zmienić, coś jest niewygodne, gdzieś jest bug, to szansa, że to zostanie ujęte szybko jest bardzo duża. Czyli w tym momencie, jeżeli będziecie chcieli coś zasugerować, to jest to dużo łatwiej do zrobienia, jeżeli jeszcze nie wydaliśmy żadnej wersji produkcyjnej tego. Dlatego zachęcamy, żeby się tym pobawić i zachęcamy, żeby nam wysłać feedback. My chcielibyśmy wiedzieć, co tam jeszcze można zmienić, ulepszyć. Więc może na produkcji nie, ale w jakichś tam dodatkowych apkach, które sobie robicie jak najbardziej.
No dalej, tak jak mówiłam, mamy w projektach ciągle zależności do projektów z maintenance mode, natomiast to jest po naszej stronie. My mamy na to już ślusy i będziemy musieli sobie z tym poradzić, ale z waszej strony już to przejście przynajmniej na tego gatewaya, który jest w pełni produkcyjny, tak, na abstrakcję load balancera, na micrometera, polecamy, żeby zaczynać. I co? Będziemy cały ten demo code oczywiście upubliczniać. Jakoś niedługo pewnie wyślemy na przykład na Twitterze linka do tej prezentacji i tam do demo code'u, więc można sobie ściągnąć, popróbować, popatrzeć, czym to się różni. I co jeszcze? Będzie link do oczywiście wszystkich naszych projektów. Tam jest cała dokumentacja. Zachęcamy do dokumentacji. Tam są sample do wszystkich praktycznie projektów. Tam są linki do wszystkich repo githubowych. I co? I pytania chyba. To są pytania. Tak, czas na pytania. Proszę. Czy nie myśleliście, żeby wprowadzić analogiczną adnotację do Hystrix Command, żeby ułatwić przejście? Pytanie było, czy nie myśleliśmy, żeby wprowadzić analogiczną adnotację do Hystrix, jak z Hystrix Command? Nie. Zaczynamy od kodu, bo de facto jak potem masz adnotację, no to jest wywołanie jakiegoś tam kodu, tak? No to jest de facto tylko jakieś tam proxy, przeanalizowanie jakichś metadanych, no ale ten kod musi dobrze działać, tak? No to jest mniej wydajne. No jest mniej wydajne, ale przede wszystkim no, chcemy, żeby to w ogóle działało, a nie, niekoniecznie z adnotacją, więc może w przyszłości jesteśmy w stanie to rozważyć, ale... No właśnie, jeżeli użytkownicy będą, zrobią na misiu i się okaże, że całe community to, o czym marzy i myśli i czego chce, to jest po prostu... Więcej adnotacji, tak. To tak, jakby on jest na tym projekcie, na tym etapie ten projekt, że właśnie jeżeli teraz będziecie mieli jakieś zgłoszenia, to jest duża szansa, że one nie zawsze zostaną zrobione, ale zostaną uwzględnione w dyskusji, na pewno. A dyskusja jest najważniejsza. Jakieś jeszcze pytania? No to jeżeli nie ma pytań, to chyba... Możemy zadać pytanie, czy ktoś czuje się zachęcony, żeby u siebie taką nową architekturę wprowadzić, czy jeszcze nie? No świetnie, to wykonaliśmy kawał dobrej roboty, możemy iść na przerwę. To dziękujemy bardzo. Dziękujemy.